Gdyby nie oddolna inicjatywa Polaków, setki marszów w obronie, miliony podpisów pod petycją, telewizji Trwam być może nie byłoby na cyfrowym multipleksie. Za rządów w koalicji PO-PSL ówczesna władza niechętnie mówiła o pluralizmie mediów. Dziś natomiast w kontekście ustawy, która ma uchronić rynek medialny przed zdominowaniem go przez obcy kapitał, słowo pluralizm niemal nie schodzi z ust polityków totalnej opozycji. Pod koniec lipca na sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu Koalicja Obywatelska próbowała odrzucić sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2020 roku. Posłowie opozycji zarzucają, że Rada nie wywiązuje się ze swoich konstytucyjnych obowiązków. Na te ataki odpowiedział poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Suski. Ja sobie przypominam poprzednim okresie, kiedy Krajowa Rada była zdominowana przez koalicję PO-PSL, to tam doszło do skandalicznej sprawy nieprzyznania koncesji telewizji Trwam, nie wpuszczenia jej na multiplex. Marek Suski dodał, że miejsce na multiplexie znalazło się dopiero, kiedy setki tysięcy ludzi wyszło na ulicę w obronie telewizji Trwam, nie mówiąc już o ogromie listów, które wysłano do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Było ich znacznie powyżej 2 700 000 imiennych podpisów z datami, z adresami osób, które wspierały to staranie. Na słowa Marka Suskiego odpowiedziała poseł Koalicji Obywatelskiej Iwona Śledzińska-Katarasińska. Telewizja Trwam nie otrzymała koncesji w pierwszym podejściu, ponieważ nie przedstawiła właściwych dokumentów. Wielokrotnie proszona przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji o uzupełnienie tej dokumentacji. Ostatecznie, kiedy uzupełniła dokumentację, koncesję, miejsce na multipleksie otrzymała i to otrzymała od tamtej Krajowej Rady, a nie tej Krajowej Rady. To kłamstwa, mówi członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji profesor Janusz Kawecki. Miejsce dla telewizji Trwam się znalazło, ale to nie wynikało z chęci ówczesnej rady do zapewnienia pluralizmu na rynku medialnym. Nie spodziewałem się, że po tak niewielkiej liczbie lat, która minęła od czasu starań, w których wszyscy, wiele osób, miliony ludzi uczestniczyło, wspomagając Fundację Lux Veritatis, żeby telewizja Trwam otrzymała miejsce na multipleksie, że po tak krótkim czasie można tak przeinaczać fakty. Całość procesu przyznawania miejsca telewizji Trwam na multipleksie profesor Janusz Kawecki przypomniał na łamach naszego dziennika. Tekst ukazał się w sobotnim numerze gazety.